Hej moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zrobimy sobie takie czytanie, które będzie w pewien sposób odwróceniem tego czytania, które robiliśmy ostatnio. Bo tam pytaliśmy, jak postrzega Ciebie osoba, o której Ty myślisz. Natomiast tutaj zapytamy, jakie są Twoje nieprawidłowe przekonania, przeświadczenia na temat tej osoby. Czyli to, co Ty myślisz, jakie wnioski wysnuwasz na temat tej osoby, a co nie jest tak naprawdę adekwatne. Co tylko takie z pozoru być może się wydaje. Bo często jest tak, że my patrzymy tutaj na pewne osoby przez pryzmat naszych własnych oczekiwań. Mamy jakiś tam obraz danej osoby w głowie. Natomiast nie zawsze jest tak, że nasze wnioski są prawidłowe. Czasami po prostu patrzymy właśnie za bardzo z punktu widzenia tego naszego oczekiwania, z tego naszego przeświadczenia, z poziomu też różnych naszych programów, schematów, takich klasyfikacji pewnych zachowań, które niekoniecznie muszą takimi się kreować. Natomiast no, trudno nam jakby tutaj też oddzielić to zupełnie, jak to się mówi, to jajko od skorupki, czyli spojrzeć na kogoś tak zupełnie, zupełnie obiektywnie. No, to jest bardzo trudne. Jednak jako ludzie, pomimo tego, że często właśnie staramy się unikać takiego ocennego zachowania, to jednak mamy tutaj właśnie takie tendencje do tego, że jakieś wnioski na temat danej osoby sobie wyciągamy i to się dzieje niejako poza nami troszeczkę, po prostu coś tam zawsze sobie człowiek myśli w swojej głowie. Zaczynamy, kochani. Mamy trzy opcje do wyboru. 1, 2, 3. Wybieracie sobie kartę, która Was po prostu przyciągnęła w pierwszej chwili, w pierwszej sekundzie. To jest taki błysk, po prostu intuicja działa i wtedy po prostu wybieramy sobie w sposób naturalny po prostu to, co do nas przemówiło. I myślę, że to u Was po prostu zadziałało od razu, jak tylko spojrzeliście. Zachęcam do subskrybowania kanału, zawsze wtedy będziecie na bieżąco. Zachęcam do pozostawiania komentarzy, łapek w górę, jeżeli film Wam się będzie podobał, jeżeli uznacie, że jest dla Was z jakiegoś względu wartościowy. Zachęcam do korzystania z czytań prywatnych. Wszelkie informacje znajdziecie w zakładce Społeczność. Tam po prostu macie informacje o aktualnych promocjach, o tym, co się dzieje na kanale. Czasami tam wrzucam też jakieś tak zwane złote myśli. Być może dla kogoś to też będzie jakimś ważnym znakiem na ten konkretny moment, bo takim znakiem może być tak naprawdę wszystko. Jakiś zwykły, krótki cytacik, jakiś obrazek, jakaś cyfra, wrażenie, cokolwiek tak naprawdę może być tutaj dla kogoś bardzo istotną wiadomością. Dla kogoś, kto jest czujny, kto jest uważny, kto ma otwarte oczy i kto po prostu chce rzeczywiście takim być. Więc wszystko jest jakby tutaj połączone. Wszystko jest ważne, wszystko może okazać się dla Was istotną informacją. Przechodzimy, kochani, do tych naszych krótkich przekazów. Zawsze mówię, że mają być krótkie, ale w praktyce wychodzi czasami coś innego, prawda? Sami wiecie, jak to jest. Się rozgadam, to potem tak to po prostu płynie, no ale też czasami pozwalam temu po prostu płynąć. Okej, kochani, tu oczywiście kryją się karty pod spodem, żebyście sobie nie myśleli, że tak traktuję to po macoszemu, że tak jedna karta. Nie. Musi być jakiś materiał poglądowy, prawda? Dobra, zaczynamy. Opcja numer 1. Jakie masz przekonania na temat tej osoby, które tak naprawdę nie są prawdziwe? Przede wszystkim Ty możesz uznawać tę osobę za taką, która ma w sobie dużo lęku, dużo strachu. Z jednej strony ma duży potencjał, dużo mogłaby zrobić, gdyby pokonała pewne swoje granice, gdyby się nie wstrzymywała w tym działaniu, gdyby była niezależna i działała z odwagą. Natomiast możesz postrzegać tę osobę jako taką, którą coś blokuje. Przeważnie blokuje nas jakiś strach, czyli po prostu coś chcemy zrobić, chcemy zachować się w sposób odważny, chcemy twardo zadziałać, ale jakieś nasze lęki nas po prostu przed tym wstrzymują. Też tutaj
Możesz postrzegać tę osobę jako taką, która ukrywa te swoje lęki przed światem, która gdzieś tam w pewien sposób wypiera to, co należałoby w sobie uzdrowić, która może mieć takie skłonności melancholijne, depresyjne, która tak naprawdę obawia się też być może konfrontacji z tobą czy ze światem, może być troszeczkę wyalienowana, wyobcowana. To jest jakby tutaj twoje takie przekonanie na temat tej osoby, natomiast prawda może być zupełnie inna. Być może jest to osoba, która też nie od razu odkrywa wszystkie karty, nie od razu pokazuje pełnię swojej natury. Na pewno jest to osoba, którą trudno przeniknąć, jest to osoba, którą trudno zinterpretować w jakiś sposób, ponieważ tutaj no, nie macie zbyt dużo takiego właśnie materiału poglądowego, bo ta osoba może nie jest jakoś szczególnie wylewna również i dlatego wy możecie właśnie tutaj podejrzewać ją o to, że się boi, że się blokuje, że nie pokazuje całości swojego potencjału. Tak, jest tutaj, widzicie, wyobcowanie, alienacja. Możecie postrzegać tę osobę jako takiego właśnie odludka. Kogoś, kto się izoluje od ludzi, od świata, z tego względu, że wam się tak wydaje, że to jest osoba, która albo ma depresję, albo ma jakieś takie gorsze nastroje, nie czuje się dobrze w towarzystwie innych ludzi, albo po prostu ma różnego rodzaju lęki przed pokazaniem swoich prawdziwych emocji. Natomiast tutaj bardziej bym powiedziała, że ta osoba na ten moment po prostu potrzebuje takiej alienacji, że ona w tym czasie po prostu dobrze się czuje sama ze sobą. Nie ma takiej potrzeby udowadniania nikomu, że coś potrafi, że się nie boi. Ta osoba ten czas sobie daje na podjęcie jakichś ważnych po prostu życiowych decyzji. Tak. I ona sobie doskonale tutaj jakby z tym radzi. Ona wie, o, to jest bardzo taka duża zmiana życiowa u tej osoby po prostu zachodzi. Ta osoba wie, że to nie jest decyzja, którą podejmuje się w ciągu jednego dnia od tak. Ona potrzebuje czasu i ona się wręcz rozmiłowuje w tej swojej zmianie, w tej swojej transformacji. Ona pragnie tej separacji, pragnie tej alienacji. To wyobcowanie tutaj jest doskonale kontrolowane, można powiedzieć, przez tę osobę. To jest coś, w co ona czy on bardzo chętnie wchodzi, co inicjuje tak naprawdę. Nie brakuje tej osobie w tym momencie kontaktu z otoczeniem, bo gdyby chciała, to by wyszła z tego. Może to być osoba, która też jest chora w jakiś sposób, zmaga się z chorobą. Natomiast nie upatruje w tej swojej chorobie tutaj też jakiegoś takiego światowego kryzysu. Nie czuje się tutaj w jakiś sposób pokrzywdzona prawdopodobnie przez los. Po prostu przyjmuje ten swój los jako na dany moment najlepszy z możliwych, który po prostu jest. Ale wydaje mi się, że ona po prostu z tej samotności, którą obecnie sama sobie kreuje, chce jak najwięcej wyciągnąć. Po prostu pewnych rzeczy o sobie nie możemy się inaczej dowiedzieć, jak tylko poprzez kontakt właśnie z samym sobą, z samą sobą, poprzez odseparowanie się jakby od tego fizycznego świata. Więc ty na przykład możesz w stosunku do tej osoby mieć takie zarzuty, że on czy ona się do mnie nie odzywa, odsuwa się ode mnie, separuje się ode mnie. Może ze strachu właśnie, może po prostu boi się wyjść do mnie, może boi się, że ja czy tam inne osoby skrzywdzą ją w jakiś sposób czy jego, ale to nie do końca tak jest. Ta osoba z takim rozmysłem to robi, można powiedzieć, bo w karcie wisielca i w czwórce mieczy ja widzę bardzo dużą świadomość po prostu tej osoby. Zresztą jest tutaj karta z numerem 33. Karta z numerem 33 może oznaczać osobę, która jest na przykład numerologiczną 33, która jest liczbą mistrzowską w ogóle, 11, 22, 33 i tak dalej, i tak dalej. Osoba bardzo świadoma, ale osoba, która też potrzebuje od czasu do czasu takiego dystansu od świata. Nawet ta osoba mogła gdzieś wyjechać w jakieś ustronne miejsce, wyłączyć telefon, nie ma jej powiedzmy dostępnej w mediach społecznościowych i u ciebie już to powoduje jakiś rodzaj takiego dyskomfortu, bo co się z nią dzieje? Dlaczego się nie odzywa? A czy coś się nie stało? A czy po prostu nie chodzi tutaj o mnie? Czy ta osoba nie ma jakiejś blokady? Czy ona po prostu właśnie się nie boi? Czy nie przestraszyłem swoim zachowaniem tej osoby? Nie, ta osoba wróci taka zupełnie odnowiona, można powiedzieć, kiedy po prostu znajdzie siebie, kiedy znajdzie w tym jakiś głębszy sens. Teraz po prostu ma taki etap w życiu, kiedy potrzebuje tej alienacji, potrzebuje tego dystansu i za tym tak naprawdę niekoniecznie musi kryć się jakiś strach, niekoniecznie tu musi chodzić o ciebie, niekoniecznie
faktycznie ta osoba musi być na ciebie zablokowana. Ona po prostu ma w tym momencie taki etap w swoim życiu, kiedy to przychodzi jej w sposób zupełnie naturalny, że chce w ten, a nie inny sposób spędzać czas. Tak, a nie inaczej zagospodarować swoje obecne życie. No i tutaj po prostu wymaga to jakby też akceptacji z twojej strony, zajęcia się sobą, jakiegoś też być może takiego, może to być sygnał dla ciebie, że też jest to pora na bardziej takie wniknięcie w siebie, w swoje emocje, w swoje przeżycia, w połączenie z sobą, ze swoją własną duszą, w taką samointegrację, że tutaj w tym momencie należy eksplorować nie na zewnątrz, tylko bardziej właśnie zwrócić się do wewnątrz. Więc właśnie to może być twoje takie nieprawdziwe przeświadczenie o tej osobie, które właśnie nie do końca właśnie jest prawdą. Teraz patrzymy sobie opcję numer 2. Tutaj mamy kartę z numerem 15. Można powiedzieć, że ty tutaj w tej karcie możesz mieć takie przeświadczenie o tej osobie, że ta osoba jakby przestała być, nie wiem jak to nawet wyrazić, ale nie jest za nadto odpowiedzialna, że tak jakby żyje sobie z dnia na dzień, troszeczkę może jest sama w stosunku do siebie taka autodestrukcyjna, robi rzeczy, które jej szkodzą, na przykład zdrowotnie, nie wiem, korzysta z różnego rodzaju używek, mało sypia, gdzieś tam po prostu bumeluje po nocach. Ty tak to możesz oceniać, że ta osoba jakby tutaj też ucieka w pewien sposób przed problemami i ma taki stan totalnego, powiem brzydko, ale nie tak jakbym mogła powiedzieć brzydko, totalnego, kolokwialnie mówiąc, wylania na wszystko, czyli po prostu żyje chwilą w tym momencie. Żadna odpowiedzialność, żadne obowiązki jej nie dotyczą. Może ta osoba wręcz też zawalać swoje jakieś obowiązki, w twojej ocenie oczywiście, że po prostu też może być takim utracjuszem. Nie wykorzystuje kreatywnie swojej energii. Cały czas mówimy tutaj według ciebie, jaka może być ocena tej osoby, a nie, że tak naprawdę jest. Możesz też uznawać tę osobę jako taką zamkniętą na analizowanie przeszłości, która co prawda jest nieuleczona, ale że ta osoba po prostu reaguje tutaj złością, agresją, jakąś postawą obronną, że nie chce tego słuchać, nie chce pewnych rzeczy widzieć i dlatego gdzieś tam odpływa w jakieś takie życiowe przyjemności, czy to cielesne, czy to jakieś po prostu właśnie używki. Coś, co po prostu też ma za zadanie tutaj złagodzić jakiś taki wewnętrzny ból, więc ty widzisz tę osobę jako po prostu taką w tym momencie gdzieś tam zamkniętą na ważne problemy, zamkniętą na dialog, zamkniętą na rozmowę, taką hulającą, balującą, korzystającą nadmiernie ze swojej wolności być może. No właśnie, brak tutaj według ciebie w tej osobie takiego uporządkowania. Być może tobie się wydaje, że ta osoba gdzieś poszła, zajmuje się nieistotnymi sprawami, a tak naprawdę to, co wymaga tutaj w jej życiu na ten moment poukładania, to gdzieś tam sobie leży odłogiem, ponieważ ta osoba nie chce w ogóle się za to brać. Być może w twoim przekonaniu właśnie ta osoba jest tutaj w jakiś sposób gnuśna, leniwa, nie chce zrobić tego, co według ciebie do tej osoby należy, czyli jakieś takie właśnie uporządkowanie, posprzątanie swojego własnego poletka. Masz być może takie wrażenie, że ta osoba poszła sobie, zostawiła ciebie być może z jakimś problemem, z jakimiś obowiązkami, nie posprzątała po sobie, po prostu zerwała się i poszła spontanicznie gdzieś, poszła w długą, jak to się mówi, czy poszedł w długą, a ty na przykład musisz sprzątać jakieś tam skutki działania, wcześniejszego działania tej osoby, co nie do końca ci się być może podoba. Możesz uznać tę osobę za taką nieodpowiedzialną, jakąś taką zbyt wyluzowaną, zbyt swobodną, ale też taką, która unika właśnie podejmowania się poważnych spraw, tylko wynajduje sobie jakieś formy rozrywki, żeby po prostu tutaj zagłuszyć jakieś też poczucie odpowiedzialności i obowiązków sobie. Więc widzisz tę osobę jako taką być może też nieogarniętą troszeczkę życiowo, której jej życie jakby wymyka się
spod kontroli. Tak, widzisz tę osobę jako taką waleczną, która po prostu, jak się jej coś wytknie, nie da sobie powiedzieć, być może, nie da sobie powiedzieć, że ma z czymś problem, a ty być może próbowałeś, czy próbowałaś wielokrotnie tej osobie zwracać na coś uwagę, natomiast ona po prostu prezentuje obecnie być może taką hedonistyczną postawę, tak jak tutaj to wygląda w dziewiątce kielichów, czyli po prostu cieszy się życiem, bierze to, co jest do zabrania, nie bacząc na konsekwencje, nie przejmując się tym, co wypada, a co nie wypada. I ta postawa może troszeczkę działać na ciebie jak płachta na byka, dlatego że ty możesz tutaj stawiać siebie, zwłaszcza jeśli jesteś kobietą i to taką osobą bardzo empatyczną, stawiać siebie troszeczkę w roli zbawiciela, zbawicielki tej osoby. Czyli chcesz bardzo pomóc tej osobie, chcesz pomóc jej przejść przez jakieś trudne chwile, masz takie poczucie misji w konfrontacji z tą osobą, że właśnie może ty masz za zadanie ją uleczyć, pomóc jej w czymś, wyjść z jakiegoś stanu. Bierzesz bardzo dużą odpowiedzialność tak naprawdę ty za tą osobę, chociaż być może nie zostałeś, czy nie zostałaś o to w ogóle poproszony, poproszona. Więc tutaj te twoje właśnie mylne przekonania na temat tej osoby wynikają prawdopodobnie z tego, że ty chcesz się opiekować, ty chcesz się poświęcać dla kogoś, ty chcesz po prostu zbawiać tę osobę, pomimo tego, że ona tak naprawdę tego zbawienia na chwilę obecną nie potrzebuje. I tutaj właśnie, aby porzucić te negatywne przekonania na temat tej osoby, musisz po prostu spojrzeć na sytuację bardziej obiektywnie, zdać sobie sprawę, że tak naprawdę każdy z nas ma po prostu wybór, każdy z nas na dany moment decyduje, czego chce, czego potrzebuje, nawet jeżeli nam się wydaje, że ktoś ma z czymś problem, możemy na to zwrócić uwagę oczywiście, ale jeżeli ta osoba nie będzie chciała nad czymś pracować, to po prostu nie mamy prawa nawet na siłę tutaj w jakikolwiek sposób próbować zmieniać tę osobę, próbować w jej życiu działać, dopóki właśnie nie będzie tego zielonego światła ze strony tej osoby. Natomiast tu się pokazują twoje takie nieprawidłowe przekonania, więc tak naprawdę to tobie się może wydawać, że ta osoba ma problem, a ta osoba być może taka jest z natury. Być może ona po prostu lubi czerpać radość z życia. Po prostu nie przejmuje się pewnymi takimi przyziemnymi sprawami. I tu jest też kwestia takiej akceptacji, bo ty możesz być osobą bardziej poukładaną, taką stonowaną, że najpierw obowiązki, najpierw praca, później przyjemności, a ta osoba wręcz odwrotnie. I to ci się kłóci tutaj z twoim takim paradygmatem postępowania, dlatego właśnie występuje ten dysonans. I tutaj no, jest kwestia zrównoważenia tego w sobie, czyli po prostu dania każdemu swobody i niezależności, nie trzymania na sznurku, na postronku, nie próbowanie takiego też tak, pomagania na siłę jakby drugiej osobie, dlatego że to może tak naprawdę wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Ta osoba prędzej czy później zacznie przed tobą uciekać, jeżeli będziesz tutaj próbować wdrożyć taką metodę zagłaskania kotka. To nie na tym tutaj polega. Tu trzeba dać wolność, trzeba dać właśnie niezależność i trzeba spróbować przynajmniej zrozumieć motywy postępowania tej osoby, bo niewątpliwie no, jesteście różnymi osobami i to może się nie mieścić w twoich właśnie kategoriach myślowych, w twoim światopoglądzie i dlatego właśnie, kiedy coś nam się kłóci z takim naszym światopoglądem, to próbujemy to dopasować do siebie i możemy tutaj próbować właśnie, mówiąc w cudzysłowie, nawracać człowieka na swoją wiarę, ponieważ właśnie on jest inny, ponieważ kłóci się z tym, co my po prostu wiemy o sobie i o świecie, no i powoduje to w nas jakiś niepokój, jakiś rodzaj niepokoju, więc tu bardziej, zamiast przyglądać się tej osobie, bardziej należałoby przyjrzeć się samemu sobie, samej sobie. No i teraz opcja numer 3. Jakie są twoje negatywne przekonania o tej osobie? To jest osoba, z którą ty w ogóle możesz być w relacji, aczkolwiek niekoniecznie. Natomiast ta karta pokazuje nam po prostu relację damsko-męską, jakąś relację romantyczną, tak z zasady, więc dlatego o tym mówię. Ale nawet jeżeli nie jesteś w relacji z tą osobą, ty możesz być przeświadczony czy przeświadczona, że ta osoba kogoś ma. To po pierwsze, że ona już jest z kimś w związku, więc jeżeli nawet nie orientujesz się dobrze,
dobrze w sytuacji życiowej tej osoby, to możesz mieć takie przeświadczenie właśnie, że on czy ona na pewno z kimś jest, na pewno kogoś mają, a jeżeli wiesz o tym, że ta osoba jest w relacji, to ty postrzegasz ją jako taką bardzo szczęśliwą w tej relacji, bo być może ta osoba gdzieś tam epatuje takim szczęściem, gdzieś to pokazuje, tak jak często na przykład wrzucamy jakieś tam, powiedzmy, na media społecznościowe zdjęcia, gdzie jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, mamy wokół siebie piękne otoczenie, cudownych ludzi, wspaniałe jedzenie i wszystko jest takie cacy, wszystko jest takie wymuskane, wszystko jest takie wymiziane, takie słodkie, natomiast prawdziwe życie wygląda jednak trochę inaczej. I ta osoba rzeczywiście może dookoła roztaczać taką aurę szczęścia, gdzieś tam faktycznie wrzucać jakieś zdjęcia ze swoją drugą połówką, że tu byliśmy sobie nad morzem, tutaj sobie pojechaliśmy w góry, tutaj romantyczna kolacyjka i tak dalej, i tak dalej. I ty właśnie możesz podejrzewać, że ta osoba po prostu jest szczęśliwa w swoim życiu, nawet jeżeli nie ma nikogo, nawet jeżeli jest singlem, to jakby analizując zachowania tej osoby, to, co ta osoba pokazuje i to, co ta osoba sama o sobie mówi, możesz mieć takie przeświadczenie o tej osobie, że ona jest po prostu szczęśliwa, że ona niczego więcej do szczęścia nie potrzebuje, że w jej życiu wszystko układa się super, rewelacyjnie, nawet możesz mieć takie po prostu myśli, że ty w ogóle nie jesteś potrzebny czy potrzebna tej osobie w życiu, bo ona sobie świetnie po prostu bez ciebie radzi. Tak, taki splendor, dokładnie. Ta osoba tak ci się pokazuje jako właśnie taka pełna bogactwa, że wszystko tutaj jest super, taki wspaniałe życie po prostu. Pokazuje ci się ta osoba, jakby w ogóle no, wygrała po prostu życie, jakby wygrała los na loterii, jakby to było po prostu coś najpiękniejszego na świecie. Ta osoba może też mieć taką postawę takiego zwycięzcy właśnie i ty prawdopodobnie właśnie łykasz to. Natomiast musisz pamiętać o tym, że nie zawsze to, w jaki sposób ludzie się prezentują, nie zawsze to, w jaki sposób sami o sobie mówią, nie zawsze ta otoczka, którą wokół siebie budują, taką bańkę mydlaną, która jest piękna jak z bajki, nie zawsze to jest prawdziwe. I ty możesz tutaj właśnie czegoś nie dostrzegać. Możesz nie dostrzegać, że za tym wszystkim kryje się zupełnie, zupełnie inne życie tej osoby. No właśnie, tak, dokładnie tak, zobacz. To prawdopodobnie jest mężczyzna, więc ty możesz być kobietą. To prawdopodobnie jest mężczyzna i zobacz, on na zewnątrz pokazuje się jako król buław, zieje ogniem, jest waleczny. Jest to na pewno mężczyzna bardzo energetyczny, seksowny, może się podobać kobietom, jest atrakcyjny, ale to, że ktoś jest atrakcyjny na przykład fizycznie, to, że się podoba, czy to, że ktoś miał na przykład niezliczoną ilość związków i kobiety czy mężczyźni za nim latają, szaleją i w ogóle, to nie znaczy jeszcze, że ta osoba jest szczęśliwa. Ta osoba może tak pokazywać. Ja jestem życiowym zwycięzcą, bo ja mam to, czego pragnę. Zawsze zdobywam to, czego chcę, ale to jest tak naprawdę taka poza, bo zobacz, co tutaj się za tym kryje. Tu jest piątka denarów, bo mam wrażenie, że ty no, wierzysz w tę pozę, że rzeczywiście ten obrazek, który ta osoba tutaj kreuje, to rzeczywiście dałeś czy dałaś się na to nabrać, ale tu jest pod spodem piątka denarów. Jest trójka denarów, czyli jest konieczność przepracowania tego, jest potencjał do pracy, jest możliwość zrobienia z tym czegoś. Ta osoba może się jawić w ogóle jako taki lovelas, taki macho, który po prostu kocha podboje, ale tak naprawdę wiesz, dlaczego to robi, dlaczego właśnie tak otacza się różnymi ludźmi, zmienia być może nawet partnerki jak rękawiczki, próbuje cały czas kogoś zdobyć, po to, żeby sobie udowodnić swoją wartość, że ja potrafię. Dlatego, że ta osoba no, nie ma niestety tutaj w piątce denarów zbyt dużego poczucia własnej wartości. To trzeba powiedzieć wprost. Jest w niej brak, jest w niej jakieś poczucie takiej ułudy. Jest po prostu, kiedy ta osoba zostaje sam na sam ze sobą, ze swoimi myślami, to po prostu jest takim małym, zahukanym, zalęknionym chłopczykiem bądź dziewczynką, która potrzebuje, czy który potrzebuje po prostu przytulenia takiego zwykłego. To jest osoba, która mogła nigdy tak naprawdę nie zaznać prawdziwej miłości, może nawet nie wiedzieć, czym jest ta miłość, dlatego że nawet w domu tego nie otrzymała. Od rodziców, od opiekunów. Gdzieś tam po prostu cały czas dostawała to, co fizyczne, to, co cielesne, albo rzeczy materialne, ale nie dostawała tego, co jest naprawdę istotne. I te wszystkie relacje, to wszystko, co się wokół niej dzieje, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo
ważne jest to, co w środku, że ta osoba tutaj tak naprawdę nie potrafi się otworzyć. Ona odgrywa sobie codziennie jakieś swoje scenki, gra pozory szczęścia, udaje człowieka, który po prostu zwyciężył, który wygrał całe swoje życie, a tak naprawdę czuje się jak wielki przegrany. W środku, wewnętrznie czuje się po prostu jak wielki przegrany i odczuwa ogromną pustkę, więc jeżeli masz taką możliwość, żeby pomóc tej osobie i ta osoba rzeczywiście pozwoli ci na to, bo też pamiętajmy, nie robimy niczego wbrew czyjejś woli, nie robimy niczego na siłę, to bądź po prostu dla tej osoby przyjacielem. Słuchaj, co ta osoba mówi, czytaj między wierszami, zapewniaj o swoim wsparciu i po prostu bądź obok wtedy, kiedy ta osoba będzie najbardziej tego potrzebowała, bo tutaj wiecie co, czasami pod maską takiego wielkiego szczęścia kryje się bardzo, bardzo wielkie nieszczęście niestety. No i tak tutaj możesz właśnie mieć takie negatywne przekonanie, takie niewłaściwe przekonanie, nie negatywne, tylko niewłaściwe przekonanie na temat tej osoby, że u niej wszystko w porządku, że u niej super się układa, ale to są tylko niestety pozory. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam wszystkich gorąco, do zobaczenia, do usłyszenia, kochani.